Cześć, z tej strony Evorio, a dzisiaj pokażę wam grę Papers, Please, czyli nasuwa mi się na myśl od razu coś z Medal of Honor Papieren bitte, jeżeli pamiętacie tą misję w tym pierwszym podstawowym Medal of Honor. Ale nie o tym ta gra jest. Jest to gra, w której będziemy sprawdzać papiery na granicy. I jest to gra, która należy do tak zwanego gatunku indie. No, czyli właśnie te wszystkie gry nietypowe. Zaczniemy sobie od początku. Gdyż chcę wam tak naprawdę przedstawić tą grę, a nie ma sensu wam zdradzać zakończenia czy też innej jakiejś tam fabularnej treści. Początkowo myślałem, że ta gra będzie polegała tylko na sprawdzaniu papierów, będzie strasznie nudna i będzie cały czas to samo, aż do 1583 dni sprawdzania papierów na granicy. A tu nie, tutaj jest 30 dni, 31 dni, w których rozgrywka staje się coraz trudniejsza. Każdego dnia praktycznie jest coraz trudniej. Więc zostały rozwiane, tak że powiem, moje wątpliwości co do tego, dlaczego ludzie z tego serię kręcą. Przecież to można kręcić w kółko i w kółko jak Minecrafta. A to się okazuje, że nie, że jest tu 31 dni. No i tak, jesteśmy pięknym inspektorem w Arstoczce, czyli komunistycznym takim państwie. Dobrze, no i inspektorze, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijacie wizy wyjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument petentowi. No to, czyli to są takie już podstawy na razie w tym pierwszym dniu. Tutaj coś nam dalej piszą. To jest gościu z Arstoczki. Tutaj mamy piękny stempel, możemy albo odmówić, albo uznać gościa. Dobra, i na co zwracamy uwagę? Najpierw, jako że no nie mamy innych dokumentów, no to patrzymy na datę, czy zgadza się ta data z tą. Znaczy, czy się zgadza, czy po prostu dokument nie wygasł. Później będzie to troszeczkę jeszcze inaczej wyglądało, bo niektórzy będą nam dawać jeszcze dowody osobiste, więc będziemy musieli porównać no nie tylko płeć gościa, czy gościówy, ale i czy daty urodzenia na paszporcie i dowodzie się zgadzają. No okej, okay, mamy tutaj innego gościa. Oni później będą dostawali zgody na wyjazd, ci poza Arstoczką. Więc tak, dobra, ale czy się zgadza, jak widzicie, tu jest 84, mamy 82, no to bez problemu możemy mu to wszystko podbić. I to jest taki pierwszy dzień, taki prosty dość. Co i jest naruszenie protokołu, nie wpuszczamy Imporian. Gdzie to mamy, gdzie to mamy? Przeczytaliśmy dokładnie. Obywatele Arstoczki, widzicie? I klikamy następnego, czyli nie przepuszczamy nikogo poza naszymi ludźmi. Gdzie widzimy, temu musimy już odmówić. Nie było warto, proszę pani, by tylko obywateli Arstoczki. Sam sobie diabeł. I warto zauważyć, że jeżeli obsłużymy klienta i klient sobie pójdzie, to czas nam dalej leci, a kończymy pracę o którejś tam konkretnej godzinie. Więc zarabiamy chyba 5 kredytów za osobę. Widzicie, nie klikam, ale czas mi dalej leci. Więc im więcej ludzi obsłużymy, tym dla nas lepiej, korzystniej. 5 dolców, nie dolców, kredytów za osobę. Przyszedł, poszedł, dobra. Tutaj nam zapika zegarek. Tutaj mamy licznik, ile osób nam tutaj przyszło. Papieren byte. No i jak mówiłem, później gra robi się coraz trudniejsza, coraz więcej rzeczy musimy sprawdzać. Później musimy nawet uzasadnić, dlaczego gościa nie chcemy przepuścić. Ale to już koniec dnia mamy. No i tu mamy
Żona ok, syn ok, teściowa ok, wujek ok. No i mamy ich na utrzymaniu. Dodatek ułatwieniowy, jeżeli ktoś nie chce się męczyć z tą kasą całą. I wtedy dostajemy właśnie te 20 kredytów. Tutaj dolary widać. Możemy także nie brać ogrzewania i nie brać jedzenia. Proponuje się to robić zamiennie, że raz jedzenia się nie da, raz ogrzewania, ale jeżeli syn zachoruje, to trzeba go zawsze uleczyć. No i kolejny piękny dzień. 24 listopada 1982. No i tak. Właśnie pytanie, czy robi się codziennie to samo? Nie, czasami są skryptowane zdarzenia. Każdy dzień przynosi co innego, tak naprawdę. Cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzia do prowadzenia dochodzeń, czyli to coś. Czyli jeżeli coś się nie zgadza, to możemy odmówić. Sprawdzacie ważne wszystkie informacje podane w paszporcie. W razie jakiegokolwiek niezgodności odmawiacie wizy. Dobra, to wszystko już wiemy. Oddajemy to tutaj. Bo jeżeli my zobaczymy niezgodność, ale jej, że tak powiem, nie zaznaczymy tym narzędziem, to będzie tak, jakby wszystko ten gościu miał w porządku. Dobra, no to na razie nie mamy więcej czego sprawdzać. Tylko datę musimy. Proszę bardzo. Jeżeli nie zaznaczymy niezgodności, właśnie podając jej tutaj, się klika na przykład tutaj i tutaj coś jest. 83.1. Widzicie, i tu jest niezgodność. Jeżeli bym dał od razu tak i jej odmówił, to by był błąd, przyszedłby mi protokół i miałbym troszeczkę, no. Można dwa upomnienia darmowe, że tak powiem, dostać, a później za każde upomnienie jest kara. Wykryto niezgodność. Widzicie? Trzeba dwa porównać i wtedy przesłuchujemy. Nie możecie przejść na podstawie nieważnego dokumentu. I dopiero wtedy możemy odmówić. No jak mówiłem, w późniejszych etapach gry jeszcze trzeba pieczątkę zgody podbić, czyli dodatkowo coś zabiera czas. Później tych dokumentów robi się pierdyliard, że tu macie porozkładane ich 1500. Więc to też jest... To możemy od razu podbijać ładnie. Widzimy, 84 to... A! I patrzcie, co zrobiłem, błąd. Jeszcze płeć. To chyba nie jest facet. Rozpędziłem się troszeczkę. Nie wiem, czy to coś da. Tak, dobra. Jeżeli jest odmowa, to kategorycznie odmawia się. Nieważne, która pieczęć będzie istniała. Bo już próbowałem tak, że raz odmówiłem, ale jednak... Spieszcie się. Zajmę autobus. Jesteś facetem? W razie wątpliwości zawsze możemy sobie tutaj... I dane zgodne, tak nam pokaże. 8-4, więc wszystko jest ok. Papiry nbyte. I patrzcie, znowu się zdjęcie nie zgadza. Więc zdjęcie. Znaczy zdjęcie. Tym razem się zdjęcie nie zgadzało, wtedy nie zgadzała się płeć. Jesteście ze zdjęcia inaczej. Operacja. I co? I jeżeli chcecie sprawdzić, czy to nadal jest błąd, to możecie zrobić tak i jest nadal wykryta niezgodność. Czyli to nie jest, bo niektóre rzeczy można uzasadnić. Ale tylko niektóre. I wtedy jak uzasadnią, to nie jest to błędem. I co jest? Fotografia. Ja ją przepuściłem. Ja! Nie! Dobra, to mój błąd. Co to? Różowe podziemie. Babcia, ty obsługujesz w różowym podziemiu? Rym masz taki sam. Kobietą jesteś. Miejsce wydania. To też czasami na tym można się nieźle przejechać. Ja zazwyczaj daję, nie patrzę na miejsce wydania. Dla mnie to troszeczkę szkoda czasu na sprawdzanie miejsca wydania, bo każda
Każde państwo ma trzy miejsca wydania dokumentu i trzeba było je albo zapamiętać, albo, no nie wiem, zapisać sobie z boku. Dobra, Rim masz taki sam. 84 jesteś kobietą. No i na razie, no tylko tyle. O! I tutaj mamy. Ktoś tutaj przyszedł. Strzelaj, Zenek! Później wam zaraz dostajemy sami broń. No, koniec pracy. I czasami tak będzie się zdarzało. I dzień został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Postęp jest zapisywany z początkiem każdego dnia. No dobrze. Wtedy nie wiem, czego głód. Są głodni, no to widzimy. To dzisiaj nie weźmiemy ogrzewania, ale leki dla syna trzeba wziąć. I wam może jeszcze zdradzę. Nie wiem, czy to zdradzi troszeczkę fabuły, czy nie. Ale jeżeli dostaniecie duże pieniądze strasznie, to ja je wam radzę spalić. Radzę je wam spalić, bo co oni do nas chcą? Cudzoziemcy muszą mieć kwity wyjazdu. Dobra. Powracając do tych dużych pieniędzy. Papier odbyte. I tak, widzimy, że... A nie, ma kwit wyjazdu, dobrze. Ważny do 25, czyli do dzisiaj, tak? Dobra, imienia nie znamy tak naprawdę, więc możemy go podbić. Powracając do dużej kwoty pieniędzy, jeżeli ją dostaniecie, to ja wam radzę spalić. A dlaczego? No tak, na pewno będziecie się cieszyć, że o, macie dużo pieniędzy, pozwolicie sobie na lepszy lokal. Pani nie ma kwitu wyjazdu, więc robimy, musimy wyciągnąć naszą książeczkę zasad. Podstawowe zasady, żeby mieć z czym porównać, tak? Bo nie będziecie mieli. Kwit wyjazdu i klikamy na stół, jeżeli nie ma jakiegoś dokumentu. I przesłuchaj. No i nam niestety dała. Gdyby nam nie dała, to chyba nie wiem, czy to aresztu, czy po prostu odmeldować. Opowiem wam taką sztuczkę troszeczkę. Czasami jak na przykład... coś jest, jakaś niezgodność i wyskakuje wam tutaj dodatkowy panel, żeby odciski palców pobrać, albo żeby tam zdjęcie zrobić rentgenowskie, to nie róbcie tego od razu dawajcie tą pieczęć, dlatego, że będzie szybciej po prostu. Jest 5, dobra, wszystko się zgadza. Będzie szybciej, a nie będziecie tracić czasu na dodatkowe dochodzenie jakieś. No bo wiadomo, każdy człowiek to jest pieniądz. Piren byte. Pani brzydka jest troszeczkę 13. 12. O, no wygasa daleko dość. Dobrze. Panią przepuścimy. I co znowu jest? Brak... Data niezgodna. Okej. Mamy szczęście, że zachowaliśmy... No pewnie, każdy ma szczęście, jak pracę zachowa. Jest kobieta, jest brzydka. No uznano, dobra. Pani idzie, leci. Pani idzie stąd. Mamy tu już... Tu trzech tych. Tu mamy znowu jakiegoś snajperu. Dobra. Bopeczka dawaj. A, pani brzydka. Ulga. 1.12. I co? I to nie może... Aha, czyli to musi być na konkretny dzień. Dobra. Bo później będzie ważność do... Nie będziemy się tłumaczyć, masz pani tu. Dobra, czyli moja tutaj taka moje niedopatrzenie w tych kwitach pierwszych wyjazdowych. Arstoczki, a nie muszą mieć. Leć pan. Dopiero później jest data wygaśnięcia. I co jest? Miejsce wydania. No i widzicie, to jest, o, i to jest... To jest bardzo fajny dziadek. On będzie się do was praktycznie codziennie przychodził. I on nie ma dokumentu, widzicie.
Czyli musimy wyjąć naszą kartkę. Nawet nie ma na czym podbić. I robimy tak. Muszą paszport mieć. A nie, pan nie masz. Nie macie paszport. Paszport. Arstoczka tak wspaniała. Paszportu nie trzeba. Prawda? Musicie mieć paszport. Dobra, dobra, rozumiem. Jeszcze wrócę. Gościu jest śmieszny, przekomiczny tak naprawdę. Możemy sobie zasady z boku położyć, żeby nam było nie weselej, a żeby było nam lżej. I dobra, pani... Dobra, dnia jest ważny. Natasza kobieta wygasa do późno. Nie musicie tego stempla jakoś dokładnie tutaj podbijać. Nie wszystkich wpuścimy. Tak jak klikniemy, jak on jeszcze jest w środku, to będzie nie wszystkich wpuścimy. Albo przygotujcie papiery. No, Elvis. No i nie zgadzasz się pan. Pan jest brzydki. Niezgodność. Nie ma. Możecie nawet sobie na ryju mu przebić pieczątkę i tak będzie ok. Następny. Nie wszyscy do Auschwitz wejdą. Mężczyzna ma kwit wyjazdu. Dobra, pan to mi się tu chyba zgadza. Nie wygląda pan na oprychę. Chociaż może być, że miejsce wydania złe. A to ważne. A minus 5 kredytów. Wal się tam, pan. Pan jest brzydki jak na noc. To chyba pan. Ma jeszcze pieczątkę tutaj na ryj. Jeszcze. Dobra. Już pan będzie ładniejszy. No następny. Next. Aha, chyba znowu mężczyzna, facet. Chyba znowu moja ogarniętość sprawiła, że nie przekazałem do końca informacji, którą zacząłem. Teraz pieprzy. Nie, aha, no tak muszę jej podbić, że nie. Jeżeli dostaniecie te duże pieniądze, to je spalcie, bo jeżeli je przyjmiecie, to będzie to jako łapówka i odbiorą wam później wszystkie pieniądze. Więc lepiej spalić. Żona zimno, syn zimno, syn nie dostanie jeść. Nie, no w sumie... Ja się z wami tutaj pożegnam i mam nadzieję, że gra się wam spodobała i ja oczywiście was serdecznie zachęcam do zagrania w nią. Mi się ona, no, spodobała, dość no powiem. Nie myślałem, że będzie taka wciągająca, myślałem, że będzie to taka troszeczkę nudna, żmudna rozgrywka po kilku dniach, a tu się okazuje, no, dość fajna gierka. Prosta, mała, no troszeczkę krótka, ale ja was serdecznie zachęcam. Tak więc żegna się z wami Evorio i do następnych tam odcinków, więc możecie dać łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Skomentować, jeżeli przykładowo czegoś nie rozumiecie, nie wiecie, zapytajcie, tudzież wyraźcie swoją opinię. No i jeżeli chcecie więcej mnie oglądać, no to subskrybujcie. No i ja tu się z komunistycznego państwa mojego, z mojej arstoszki kochanej żegnam. Pa, pa! Subscribe! Oh, yo!